Aby wykonać kolejny eksperyment, musieliśmy na chwilkę opuścić nasze laboratorium, ponieważ aby eksperyment się udał, potrzebne nam będzie światło słoneczne, którego na szczęście ostatnio mamy pod dostatkiem. Do wykonania eksperymentu będziemy potrzebowali miski z wodą, lusterka, kawałka białej ściany lub kartki papieru oraz oczywiście światła słonecznego. Światło słoneczne odbite od lusterka ma barwę białą, ale tak naprawdę jest ono mieszaniną różnych barw. Spójrzmy na ścianę. Jeżeli teraz zanurzę lusterko w wodzie, światło ulegnie rozszczepieniu, a my ujrzymy piękną tarczę. W naturze światło słoneczne nie odbija się od lusterka, tylko odbija się wewnątrz kropli wody. Dlatego, aby zobaczyć tęczę, potrzebny nam jest jeszcze deszcz. Ciekaw jestem, jak Wam wyszedł ten eksperyment. Pochwalcie się w komentarzach.